Ja mam jedno pytanie, panie trenerze. Chciałem tak żartobliwie trochę spytać, jakich technik motywacyjnych pan używa? Byli trenerzy, którzy puszczali gladiatora przed meczem zawodnikom, a pan jakich technik używa? Bo ci zawodnicy naprawdę wychodzą i wierzą w coś, co przez większość było praktycznie skazane już na porażkę. Myślę, że ta motywacja to jest przede wszystkim ten kolektyw drużyna, czyli że jesteśmy takim wspólnym w tej chwili ciałem, współpracujemy podczas spotkania. Ja widzę, że zawodnicy wykonują moje zadania, polecenia i to się na pewno zazębia. To jest właśnie ta motywacja kolektywu. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, sposoby motywacyjne, dzisiaj akurat, nie zawsze, ale dzisiaj oglądaliśmy taki film motywacyjny przygotowany z wszystkimi bramkami z tego sezonu. Było ich niewiele, tam 6 bramek oglądaliśmy przy takiej dobrej muzyce. No dzisiaj efekt 3 kolejne, także bardzo się cieszymy. Jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, panie trenerze. W końcówce 90 minuta, w poprzedniej rundzie traciliśmy mnóstwo bramek w ostatnich minutach. Nie był pan bliski zawału dzisiaj. Ta sytuacja naprawdę była przerażająca. Przyznam się, tak samo jak byłem, generalnie takie dziwne emocje targają w ostatnich 2 spotkaniach, bo powiedzmy, po meczach z Zabrzem i z Polonią byłem bardzo zadowolony, a w meczu z Pogonią Szczecin byłem wściekły na zakończenie meczu, bo nie wykorzystaliśmy sytuacji. Tym razem byłem wściekły, bo mogliśmy stracić bramkę. Na pewno takim, jak ktoś przeanalizuje, to te sytuacje mogły wynikać, szczególnie ta druga, kiedy głową uderzali niecelnie, że trener Hapal przesunął obrońców do przodu i po prostu mieli przewagę liczebną. Nie byliśmy w stanie wszystkich wykryć, ale ja myślę, że w takich momentach, kiedy tworzy się charakter, kiedy drużyna wygrywa, to i szczęście jest przy zespole. I tak było tym razem.